W 2004 moja kuzynka Nadia miała kłopoty z matematyką. Była w Nowym Orleanie, a ja w Bostonie, więc uczyłem ją zdalnie. Udało się, więc po pomoc zgłosili się inni kuzyni. Popyt był tak duży, że nie starczyłoby mi czasu, dlatego zacząłem wrzucać filmy na YouTube. Od 2009 zajmowałem się już tylko tym. Rok później dostaliśmy pieniądze od Fundacji Gatesów i od Google'a i zyskaliśmy osobowość prawną. Obecnie nauczyciele uczą dając całej klasie wykład. Jest niemal pewne, że któryś uczeń pogubi się lub znudzi. Uczniowie są zdani na siebie, więc mają problemy. Nauczyciel powtarza temat i robi klasówkę. A gdy klasówkę zda większość uczniów, przechodzi do kolejnego tematu. Braki w wykształceniu są niemal pewne. W którymś momencie ta wiedza okaże się zbyt krucha. Musi istnieć lepszy sposób. Gdy byłem w szkole średniej, szykowano nas do olimpiady matematycznej. Uczyliśmy się zupełnie inaczej. Gdy przerabialiśmy coś nadprogramowego, pomagaliśmy sobie nawzajem. Choć każdy pracował w swoim tempie, spędzaliśmy razem dużo czasu. Dokształcaliśmy się z innych dziedzin, bo na olimpiadzie trzeba mieć szerokie horyzonty. Idealna sytuacja to jeden nauczyciel na jednego ucznia. Takiego układu nie ma jednak w szkolnictwie, bo to nieopłacalne. Jak to zmienić? Jak zwiększyć proporcje nauczycieli do uczniów? Moim zdaniem właściwsza jest proporcja liczby uczniów do liczby godzin skutecznej pracy nauczycieli z nimi. Khan Academy to pierwsza na świecie wirtualna szkoła. Mamy filmy uczące wielu dziedzin, od matematyki po ekonomię. Te wykłady odciążają nauczycieli, aby mogli poświęcić cały swój czas na pomoc bardziej bezpośrednio. Mamy narzędzia pozwalające uczniom, nauczycielom i rodzicom śledzić cały proces, a także porozumiewać się ze sobą, a może nawet uczyć się nawzajem. Zatem to prawdziwa wirtualna szkoła.